Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę, jakich laserów używam, nowe zakupy i potem będą testy również w boju, porównanie. Także zachęcam do obejrzenia do końca. Myślę, że sporo informacji będzie zawarte, a wnioski wyciągnijcie sobie sami. Tutaj mamy Nivel System. Model CL3D, chyba, ile dobrze pamiętam. CL3D. Wiązka czerwona. Jak widać, swoje już przeszedł na kanale, bo go widać już nieraz używany. Mamy taki uchwyt. Na dole mały gwint, duży gwint. Tu jest na mały. Uchwyt do obrysów, tarcza, dokupiłem sobie drugą, no i sam laser. Jedna wiązka, druga, trzecia, dwie pionowe, wszystkie. To jest w wersji odblokowanego kompensatora, czyli on się sam poziomuje. Na zablokowanym i wyłączonym przytrzymujemy i mamy na zablokowanej do skosów. Co jakiś czas mruga, informując, że nie jest wypoziomowany. Samo po przejechaniu całej sekwencji gaśnie. Długie przytrzymanie na włączonym włącza w tryb pracy z odbiornikiem. Ja akurat odbiornika do niego nie mam, więc nie wiem, czy to działa, ale wiązkę widać, że przygasa. Szybkie mruganie oznacza, że nie jest wypoziomowany, tak samo światło ciągłe, wszystko ok. Mam go za 2 albo 3 lata. W sumie nigdy nie zawiódł. Jedyne co to gubi parametry, ale o tym to dalej. Z ciekawostek, zaraz jak go kupiłem, już był wadliwy, gubił poziomy, szedł na serwis, trochę to trwało, no ale jakoś tam zrobili. No i teraz po czasie znowu widać, tam mu trochę brakuje. Także przyszedł czas na nowy zakup. Często brakowało drugiego lasera. Także pierwsze zaopatrzyłem się w odbiornik. Czy mamy uchwyt do jakiejś łaty. Odbiornik. To było dokupione. To było osobno. Tu mamy taki mini statywik. Bardzo fajna sprawa. Mikroregulacja. W tej osi, w tej. Obrót w trzech osiach, na nóżkach jeszcze też można pochylać. Co ciekawe, tu jest ładowarka. A, tylko dodam, że zasilany jest tylko i wyłącznie na paluszki. Standardowe 4 sztuki. A tu mamy nową bestię. Prosto z Chin, Firecore Professional 93T XG. To jest nowszy model. Można też kupić zielony, praktycznie identyczny, bo to też jest na pewno Chińczyk. Przyklei nalepkę i sprzedają pod marką swoją. Mamy coś takiego. Tu już mamy dwa gniazda gwinty, czyli duży i mały. Obecnie włożony jest akumulator litowo-jonowy. Ale mamy również koszyk na 4 baterie, jak nam skończy się trochę prądu. A jakby było tego za mało, można pracować bezpośrednio na kablu, na ładowarce. Także tym bije na głowę większość dostępnych laserów. Mało który to posiada. Przeważnie mają albo akumulator, albo baterię. Ale na zasilaczu mało który może pracować.
Reszta bardzo podobnie. Dużym plusem mamy wskaźnik poziom baterii. Jedna wiązka, druga, dwie i wszystkie. Tak to się prezentuje. Osobny guzik do pracy z odbiornikiem. Bateria starczy bardzo długo, przykładowo poddasze całe można ogarnąć praktycznie na jednym ładowaniu akumulatora, czyli wszystkie grzybki, płaszczyzny, skosy, plus jakieś tam sklejanie taśm i tym podobne. Nieduże poddasze, takie tam 100 metrowe, ogarniamy praktycznie na jednym akumulatorze. Na pewno w jeden dzień go nie wyczerpiemy, można pracować spokojnie kilka dni. Nie mierzyłem, ile to jest pracy ciągłej, ale w razie nam padnie, podłączamy akumulator, wrzucamy baterię obojętnie co i lecimy. Wykonany solidnie, co tu tam dużo opowiadać. Gumowany, ciężki, kawał solidnego lasera. Mam go już parę miesięcy. Także został sprawdzony, przetestowany, pracowałem już nim, więc mogę coś powiedzieć. No a spisuje się idealnie, wiązka jest lepiej widoczna, długi czas pracy, wskaźnik baterii. No i jakość wskazań. Tu to bije na głowę Nivela, zresztą sami zobaczycie w dalszej części filmu. No po prostu robi robotę, tak jak ma działać, tak działa. Zero błędu, wszystko jak należy. Głównie zakupiłem go z myślą przyszłej budowy, dlatego również odbiornik, aby mógł pracować w dzień. I czy teraz nie działa? Włączamy w tryb detektora. I tak to się prezentuje. Zestawię jeszcze okularki, tarczka, jakieś instrukcje obsługi. Trochę niewygodnie teraz mi jest jeździć z dwoma laserami, dlatego wymyśliłem sobie taki patent. Poszukam jakiejś większej walizki, wyciągnę piankę z jednego, piankę z drugiego, wrzucę to w jedną walizkę, wszystkie gadżety, które mam od laserów, wszystko staram się wrzucić w jedną walizkę. Także zabieram jedną walizkę, mam cały sprzęt optyczny ze sobą. Nieraz potrzebuję to razem z laserem, także patrzę tak może dwie wtedy. Do tego bardzo przydatny sprzęt, tyczka. Także zmontuję, postawię, pokażę. Ten sprzęt też jest godny polecenia za śmieszne pieniądze. Także montuję, postawię i pokażę, jak to wygląda. Tyczka zmontowana prezentuje się w taki sposób. Mamy śrubę bezpośrednio na duży gwint, ale jeśli mamy laser z małym gwintem, możemy wymienić ten element. Był w zestawie dodatkowo. Ja tu używam w konfiguracji dodatkowo tym uchwytem od Nivela na duży gwint. Mam tu regulację góra dół na śrubie. Najlepsze to jest to, że jest sztywna, masywna. Składa się z takich elementów: aluminium, gruby gwint. Można przedłużać w nieskończoność, można dokupić te elementy u Chińczyka bez problemu. Jeden jest później krótszy. Ostatni jest. Niestety padła bateria, także dogram tu resztę z telefonu. Najlepsze jest to, bezstopniowo praktycznie jeździmy po całej długości tyczki, zapinamy, jeśli mamy ten uchwyt założony, dodatkowo mamy regulację góra-dół. Całkowita długość ogarnia jakieś 3,30 czy tam 3,40 niecałe chyba, jakoś tak. Kosztowała śmieszne pieniądze. Udało mi się wyhaczyć ją na promocji w listopadzie.
11. Wtyczka kosztowała chyba 100 zł. Normalnie jest około 180, można to kupić na Allegro z wysyłką z Polski. Ja dałem za to 100 zł. Laser kosztował 600 zł z odbiornikiem. Śmieszne pieniądze. Także polecam. Tak to się prezentuje. Taki zestawik. Często przydają się dwa lasery. Także jak ktoś się zastanawia, z czystym sumieniem ten model polecam. Bije na głowę funkcjonalnością wszystkie inne. No i za chwilę przejdziemy do testu w praktyce, w boju. Jak to wygląda. A wnioski wyciągnijcie już sami. Ten jest w miarę oczywiście nowy, z listopada. Ten ma 2 albo 3 lata. Także swoje już przeżył. Oczywiście na siebie zarobił. Także też tego nie można ukrywać. To co miał, to zrobił. Bez lasera, tak jak bez ręki. Także jest to dla mnie podstawowe narzędzie miernicze. Ale drugi raz już bym go nie kupił. Wtedy też nie miałem zamiaru kupować, ale potrzebowałem coś na już. Więc miałem go jakby na miejscu, kupiłem ten, bo kupiłbym odpowiednik po prostu z Firecora, wtedy było połowę tańszy. Także po prostu trzeba wiedzieć, co kupić u nas, a za co nie warto przepłacać. A teraz idziemy do testu w praktyce, jak to wygląda, pomiary. Mamy teraz test w boju. Laser ustawiony. Punkt będziemy znaczyć tam. Nie wiem, czy widać. 14 metrów 90 cm. Czyli mamy na 15 metrach. Nie tam jakieś 2-3 metry w pokoiku. Bo to nie jest miarodajne. Tylko mamy konkretną odległość. 15 metrów i pokażę, jak to wygląda. To już nie będzie potrzebne. Laser będzie ustawiony tak najlepiej, jeśli by stał na jakiejś sztywnej podstawie, ten, na którą się rusza. Ustawione, zablokowane i należy obracać co 90 stopni. Jeżeli jest wszystko w porządku, po drugiej stronie musi być przy każdej pozycji lasera punkt w tym samym miejscu. Tutaj błąd dopuszczalny przez producenta to jest chyba 3 mm na 10 metrów. Także lecimy. Pokażę, jak to wygląda. Przestawimy niżej, żeby nie myliło. Na środku staram się to zrobić i tarczka, nie wiem czy będzie widać, również tak więc na środku ustawione. Czyli pierwsza pozycja mamy tutaj. Lecimy co 90. No i mamy w tym samym miejscu, nie wiem, czy będzie widać, tutaj również taka ciekawostka, w dwie strony świeci mocniej, w dwie strony świeci trochę słabiej. Myślę, że zaraz to zobaczycie. W tym kierunku, w tym i w tym świeci trochę jakby słabiej, a w przód i w tył jakby mocniej. Macie, no może minimalnie coś tam się ruszyło, no ale tu ocencie sami.
to wygląda. Przypominam, że jest to 15 metrów, więc przy 30 jak będzie jeszcze raz tyle, a przy 7 połowę mniej, czyli tyle co nic. I znowu 90. Teraz znowu zobaczycie, będzie trochę słabiej. Właśnie, prawie nie widać. Na tarczce powinno być. Tak to się prezentuje. No i wrócimy do ustawienia pierwotnego. Obracamy wyjściowe, włączę dodatkowo funkcję detektora. No i mamy wyjściowo, tak to wygląda. 15 metrów. Odbiornik działa to w taki sposób. No i teraz dla porównania to samo pokażę Wam na niwelu, jak to wygląda. Czyli przekręcę laser, zmienię tarczkę na czerwoną, bo na zielonej nie będzie tego widać. Tu podpiszemy, że to był Firecore, a tu będziemy gdzieś rysować obok niwela. Laser ustawiony w pierwszej pozycji. Robimy znaczek. Tym się nie sugerujcie, ponieważ one mają różną wysokość. Same lasery. Pierwszy znaczek. Tak to tutaj wygląda. Trochę sobie świeci, jest to jasno na niego. I tak samo, cztery ustawienia. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co 90. No i tu już jeszcze nie widać na tarczce, jak to wygląda. Już tu uciekło ponad kreskę. Kolejne 90. Wiązka będzie trochę lepiej to widać. Zobaczcie, to już nam wyleciało w kosmos. Tu damy tak. Jaka to już jest rozbieżność. Dalej może tutaj. Czyli na ustawieniu bocznym ten poziom prawie ma, ale czyli ta strona i ta, jak ustawimy, to jest w ładnym poziomie, ale przód i tył już wiązka leci w kosmos. No i wracamy. Ustawienie początkowe.
Jak widać, wrócił w to samo miejsce, z którego startowaliśmy. I tarcza tak samo. Czyli przód, tył, rozbieżność tu, tak jak kiedyś mierzyłem, to jest około 7 mm. Mierzyłem go również na jakichś 30 metrach, było 1,5 cm. A w boki rzuca prawie w poziomie, także myślę, że tutaj spokojnie. Tu jest ok, bo to na 15 metrach tam jest milimetr, więc tu jest jak najbardziej akceptowalne, ale przód, tył to już jest niedopuszczalny, zbyt duży błąd. Tutaj powinien mieć na 10 metrach 2 mm, a tu jest o wiele więcej. Także tak to wygląda. Oczywiście laser jest już używany 2-letni. Firecore jest, mam go parę miesięcy, kilka robót już nim zrobiłem. Także sprawdzony, przetestowany. Parę razy gdzieś tam delikatnie się obalił. Wiadomo, dodatkowo wstrząsy podczas podróży. Ale jak widać, parametry trzyma wręcz idealne. Na 30 metrach to również to był błędy rzędu 1-2 mm. Tak to się prezentowało.